Meta. Wszyscy wiemy, co to oznacza. Są to postacie, buildy czy taktyki, które są aktualnie najlepsze do wygrywania i granie czymkolwiek poza metą jest słabsze od tego, co w mecie się znajduje, więc w teorii nie opłaca się tym grać. Ale jak tak naprawdę ta meta się kreuje? Jak to się dzieje, że pewne buildy, pewne postacie, pewne strategie są silniejsze od innych? Wiadomo, że to nie jest tak, że na przykład ja zagram sobie na rankedzie, czy nawet na normalu czogatem, pod AP, dajmy na to na midzie, załóżmy, że jest to pierwszy takie pójście na mida i zrobię, nie wiem, 40 do 0. Nie oznacza to wcale, że jest to od razu meta i wszyscy będą tym grać. Więc zastanówmy się i prześledźmy drogę od początku praktycznie powstania Ligi Legend, co się stało, że mamy taką metę, która jest obecnie dzisiaj. Celem wykreowania mety potrzebne są godziny, jeżeli nie dni, analiz osób za to odpowiedzialnych w e-sportowym świecie. Skracając więc, metę należy postrzegać jako zbiór różnych strategii i taktyk celem wygrania gry. W lidze obejmuje to wybór bohaterów, budowanie przedmiotów, wyznaczanie linii, a przede wszystkim priorytetowy system celów na mapie. Większość graczy myśli o meta jako o pikowaniu konkretnych postaci i po prostu budowaniu dobrych przedmiotów na nie. Kiedy tak naprawdę jest to o wiele więcej niż tylko to, gdzie, czym i kto gdzie idzie, ale chodzi o całe podejście do gry. W League obecna meta gra jest tworzona, gdy najlepsi gracze uważają, że pewna strategia jest lepsza od reszty. To niekoniecznie działa w 100% przypadków, ale uważa się, że daje największe szanse na wygraną. Powodem będącym przyczyną tworzenia i wyszukiwania nowych taktyk jest ultimatywny cel każdej drużyny czy organizacji e-sportowej – wygrywanie. Strategia, która nie ma najlepszych szans na uzyskanie pozytywnych rezultatów, jest zwyczajnie odrzucana. Przykładowo, zanim hipotetycznie Ezreal zostanie uznany za najlepszego AD Carry, większość ludzi sądzi, że jest on najgorszym albo jednym z gorszych. Jeżeli gra nim jakiś gracz Challengera, nie ma to tak naprawdę zbyt dużego impaktu na metę, ale kiedy widzimy mecze najlepszych zawodników i w grach kompetytywnych Ezreal jest wybierany prawie w każdej grze, możemy w bardzo prosty sposób wywnioskować, że naprawdę jest on najlepszym wyborem, jeżeli chodzi o ADC. Warto również wspomnieć, że metatrendy jest to zjawisko niezwykle dynamiczne, mogące zmieniać się bardzo szybko wraz z buffem jakiejś konkretnej postaci, przedmiotu czy monsterów w jungli. Aktualnie mamy drugą połowę sezonu 8 i zauważyliśmy ogromne zmiany, szczególnie na dolnej alei, gdzie duża część graczy nie gra standardowego połączenia AD Carry plus support, co wywołuje bardzo różne reakcje społeczności League of Legends. Ja osobiście niedawno zagrałem sobie na streamku Yasuo pod AD Carry i rzeczywiście zadziałało. Częściej jest to związane z dzisiejszym materiałem, jednak nie chciałbym za bardzo wchodzić w meandry tego problemu. Dlatego chciałbym tylko prześledzić cały proces tworzenia mety. Zanim jednak w ogóle Liga Legend była oficjalnie wydaną grą i zanim rozpoczęliśmy swoją przygodę z Ligą Legend w sezonie pierwszym, również meta już wcześniej na etapie projektowania gry była kierowana. I może wydać się to śmieszne i bardzo oczywiste aktualnie dla nas, to na początku nie było praktycznie żadnej mety, a pierwszym zalążkiem wprowadzania jakiejkolwiek taktyki było pojawienie się junglera. Oczywiście w Docie było to widoczne o wiele, wiele wcześniej, jednak tam teoretycznie spora większość bohaterów nie miała żadnego problemu z poradzeniem sobie w zdobywaniu złota i doświadczenia na kampach w dżungli. Inaczej sprawa miała się w lidze, gdzie gracze zdali sobie sprawę, że tak naprawdę tylko kilku wybranych bohaterów może rozpocząć jungling na poziomie pierwszym, co w teorii może dać zespołowi ogromną przewagę. Wymusiło to niejako pewną izolację górnej alei, którą znamy do dziś, jednak z pozytywnym skutkiem, ponieważ zarówno dla gracza top lane'u, jak i junglera owocowało to zdobywaniem większej ilości doświadczenia, zażegnaniem problemu dzielenia się złotem z sojuszniczym bohaterem na linii oraz oczywistym ogromnym wpływem zawodnika grającego w lesie na przebieg gry, szczególnie we wczesnej i środkowej fazie gry. W dżungli istniała potencjalna kopalnia złota, która nie była wcześniej zbyt wykorzystywana, nie mówiąc już o kontrolowaniu zarówno niebieskiego, jak i czerwonego buffa przez znaczną ilość czasu. Oznaczało to również, że aktualne położenie jednego z graczy przeciwnej drużyny jest nieznane, co daje możliwość ganku tak naprawdę w dowolnym momencie, co za tym idzie daje drużynie ogromną przewagę. Sytuacja ze strategią z dżunglowaniem miała miejsce jeszcze przed oficjalnym wydaniem gry, jednak do dziś zdarza się nam widzieć double topa, co często jest odbierane w bardzo negatywny sposób przez graczy jednej rozgrywki,
bo pokazuje albo kompletną ignorancję odnośnie zasad gry czy sojuszników, albo zwykły strach przed walką ze stworami w dżungli, co nie jest przecież aż tak trudne, jakby miało się wydawać. Riotowi bardzo spodobała się ta opcja i postacie takie jak Nunu, Fiddle czy Warwick były specjalnie projektowane pod to, aby można było nimi bardzo sensownie i w bardzo efektywny sposób dżunglować. Po oficjalnym wydaniu gry poza dżunglą wykreowaną metą była meta na botlane, albo może nie metą, tylko strategią, ale jest ona odmienna niż dziś. Była to bardzo prosta koncepcja wizerunku z dwoma bohaterami, AD i AP. Jednak gracze bardzo szybko zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że ze względu na bardzo niskie statystyki obronne bohaterów AD, można ich bardzo łatwo skontrować, zwyczajnie budując obrażenia i wytrzymałość. Stąd powstała kolejna meta tudzież strategia, tankowa meta DPS-ów, czyli tak zwanych off-tanków. Pomimo tego, że aktualnie brzmi to dla nas jak oczywista oczywistość, w początkowych kroczkach ligi takie nie było. Był to jeszcze czas, w którym e-sport w LoLu dopiero raczkował. Najlepsi gracze zaczęli dopiero tworzyć drużyny i powstawały małe turnieje. Rozpoczął się nowy etap, gdzie to właśnie profesjonalni gracze zaczęli tankową metę tworzyć, a kolejna, która pojawiła się w sezonie, to meta AOE, czyli tak zwana meta pod obrażenia obszarowe, tudzież meta pod teamfighty. Ponieważ zespoły wcześniej przygotowanych 5 graczy były bardziej powszechne, mogły one koordynować swoje wybory, zwracać uwagę na chociażby kompilacje drużyn. Zespoły zaczęły zbierać zespołowe kompilacje, tak wiem, dziwnie to brzmi, wypełnione wieloma umiejętnościami obszarowymi. Czempioni tacy jak Nunu, Fiddle i Kennen byli bardzo powszechni w tej mecie. W tym właśnie czasie, w mojej skromnej opinii, League of Legends była w momencie najbliższym do prezentowania w pełni zbalansowanej gry. Jeżeli spojrzymy na pierwsze postacie, szczególnie 40 oryginalnych po wydaniu bohaterów, sporo z nich ma dobre umiejętności AOE. Przejdziemy teraz do wydarzenia, które w mojej opinii miało ogromny wpływ na to, jak meta wygląda dzisiaj. To jak gramy, co pikujemy, gdzie idziemy, a chodzi mi dokładnie o Mistrzostwa Świata sezonu pierwszego. Podczas kwalifikacji do Mistrzostw Świata sezonu pierwszego utworzona została kolejna meta. I tak, jest to meta supportów. Zespoły zdawały sobie sprawę, że wsparcie, takie jak Talik i Alistar, wymagało bardzo niewielkiego dochodu, jeżeli chodzi o złoto, i pomimo tego mogły te postacie wędrować sobie po alejach, tak jakby robił to jungler. W tym czasie przedmioty takie jak Heart of Gold czy Philosopher's Stone można było sobie stakować, a złoto za 10 sekund pasywnie nie było wyjątkowe, więc mogliśmy tych itemów złożyć sobie na przykład 6. Zwykle widywano Tarika włóczącego się z trzema Heart of Golds, Mobility Bootsami, Philosopher's Stone'em i kilkoma Wardami. Riot bardzo negatywnie odnosił się do tej mety, może nie w taki sposób, że było to Bóg wie jak złe, ale był to czas, gdzie drugi gracz botlane'u praktycznie zostawał samemu na linii, będąc ogromnie podatnym na ganki, oraz junglerów było tak naprawdę dwóch, co jak na dość prostą grę w swoich głównych założeniach generowało zbyt dużo chaosu. Dodatkowo samo wędrowanie źle wpłynęło na model biznesowy. Jeżeli tylko tak mała grupka bohaterów może wpasować się do mety supportów, to jaki jest sens grania niektórej części graczy, którzy nie przepadają za tego typu postaciami czy zwyczajnie stylem gry? Podczas tego turnieju zaobserwowano bardzo wyraźną różnicę w sposobie gry europejskich zespołów w porównaniu do drużyn z Ameryki Północnej. Drużyny NA nadal realizowały szczytową strategię botlane AD oraz MAC, podczas gdy Europejczycy robili coś, czego nigdy wcześniej nie widziano. Dolna linia składała się ze wsparcia i dystansowego AD carry. Pomimo, że zespoły NA radziły sobie stosunkowo dobrze, zakładając, że miały one oczywiście najdłuższe doświadczenie w grze, zespoły europejskie odniosły o wiele większy sukces, a zespół Fnatic został ostatecznie zwycięzcą turnieju. Po zakończonych mistrzostwach drużyny amerykańskie przeanalizowały strategię i uznały ją za znacznie lepszą od innych. I właśnie tak powstał botlane, który znamy dzisiaj. Gracze europejscy na wczesnym etapie zdali sobie sprawę z tego, jak dominującą rolę może odegrać bezpieczne farmienie się na odległość. Zdali sobie oni z tego sprawę i sformułowali całą strategię wokół tej prostej koncepcji. Ponieważ cały czas możliwe było stakowanie przedmiotów pasywnie generujących złoto, supporty je kupowały i zajęły się po prostu chronieniem mapy. Na szczęście narodziła się meta supportów z zerowym CS.
Oprócz wsparcia, nie mając żadnego dochodu ze złota, nowa meta wymagała bardzo pasywnej gry. Sustain był kluczem do zwycięstwa w League of Legends, nie chodziło już o gigantyczne pojedynki lub walki na czas, chodziło jednak o to, która drużyna ma tak naprawdę więcej golda i jak dobrze je spożytkuje. Możemy z pełną stanowczością stwierdzić, że ta meta lub przynajmniej jej główne założenia są cały czas głęboko zakorzenione w grach kompetytywnych. Meta wymaga również supportów, jak to się mówi aktualnie z Ardentem, którzy byli trzonem w bezpiecznym farmieniu się na AD Carry. Na bocie prawie zawsze widywano Sorakę lub Somę. W tamtym czasie nie było przeciwwskazania dla tej super supportowej mety, o czym profesjonaliści oczywiście bardzo dobrze wiedzieli. Oczywiście top lane również musiał wpisać się w ową metę, ponieważ takie postacie jak Jax, Udyr, Irelia, Władimir, Lee Sin i Riven byli bardzo popularnymi top lanerami w tamtym czasie ze względu na możliwość leczenia się, czy to z wampiryzmu zaklęć jak Jax, z autoataków jak Udyr czy Irelia, czy mogących rzucać na siebie tarcze jak Lee Sin czy Riven. Oczywiście tanki były popularne, ale nie aż tak jak wcześniej. Klasycznie tankowate postacie intuicyjnie nie mogły przeciwstawić się off tankom, a zatem były wypychane lub umieszczane w dżungli. Dziwnie to brzmi, ale dosłownie, postacie, które nie dawały już rady na top lane, szły do lasu. Magowie przeszli na środkową aleję ze względu na kilka powodów. Po pierwsze, skalowali się oni lepiej niż inne postacie z levelowaniem, a nie przedmiotami. Ich wczesne możliwości dobrego farmienia i ogólnie rzecz biorąc teoretycznie większe możliwości samoobrony umieściły ich właśnie na midzie z oznaczeniem AP Carry, wierząc, że będą oni bardzo ważnym czynnikiem we wczesnej i środkowej fazie gry. W sezonie drugim nadal chodziło tylko i wyłącznie o sustain, a Riot tego nie lubił, a jak wiemy dzisiaj aż tak wiele w profesjonalnych grach się nie zmieniło. Meta promowała nudną, powolną rozgrywkę, a Riot Games starannie zwalczał ją z pewnymi nerfami i nowymi wypuszczonymi bohaterami. Pierwszym, o którym warto wspomnieć, jest Graves. Graves zostaje z automatu jednym z najsilniejszych AD Carry. Wraz z jego wydaniem na bocie rozpoczęła się gigantyczna zmiana mety i pojawił się nowy trend w projektowaniu bohaterów. Graves był pierwszym, który bazował praktycznie tylko na AD, aby mieć tak naprawdę wszystko pod względem skalowania, early game'u i późniejszych, jak to się mówi, power spikes'ów. Był on w tamtym czasie AD Carry doskonałym. Umiał się sam wybronić, miał doskonały damage i genialne skalowanie. To wypchnęło wiele innych postaci AD zależnych od farmingu i powolnego skalowania, ponieważ były one zwyczajnie niszczone przez Gravesa, co doprowadziło do wielu jego nerfów, później troszeczkę buffów i ogółem wprowadzenie balansu, starając się nie zniszczyć samego bohatera. W tym czasie jungla otrzymała dość spore poprawki. Riot uświadomił sobie, że był to tak naprawdę pierwszy raz, kiedy właściwie każda postać w grze mogła faktycznie rozpocząć junglę od poziomu pierwszego. Poza tym istniała niewielka grupa postaci zdolnych do junglowania, jednak wyróżniała się ona na tle pozostałych postaci znacznie częstszym gankowaniem, ponieważ z powodu zmian junglowanie było po prostu o wiele, wiele łatwiejsze. To zmusiło wszystkich lanerów do rozpoczynania gry od kupienia butów, co było przejawem mety na mobilność. Zaczynając od łaty Gravesa, widzimy, którzy czempioni pasują do aktualnej mety, a którzy nie. Shyvana została wydana niedługo po Gravesie i pomimo tego nie przyjęła się ona, nie pasując zbytnio do mety. Dalej wyszedł Fizz, który podobnie jak Graves był bezpośrednim przeciwnikiem i kontrą na sustainową metę, tym razem na środkowej alei. Volibear był następny z doskonałym biernym wsparciem, chodzi mi o pasywkę, i narzędziem gankowania dopasowanym do mety. Później Ahri, postać, która idealnie wpisywała się w metę, z biernym i silnym poczuciem ruchu. Następnie Viktor, Sejuani, Nautilus, Ziggs, Fiora. Ciekawostka, właśnie przy wyjściu Fiory rozpocząłem swoją przygodę z LoLem. I Lulu, z których tym razem każda z postaci starała się wpasować w metę, a nie ją rozbić. Bardzo dziwne zagranie ze strony Riot Games, nie uważacie? Sejuani ze swoją zdolnością gankowania, Nautilusem z jego prostym i praktycznie bezstratnym przez pryzmat zdrowia przy maksowaniu W lesie, Fiora z pasywnym sustainem i Lulu postać, która jest zaprojektowana idealnie pod sustain metę. Jednak większość z tych postaci nie zadziałała zbyt dobrze na scenie kompetytywnej. Co? Jak to? Przecież po to byli projektowani, no what the fuck? Powodem tego była bardzo dynamicznie zmieniająca się meta w tamtym czasie, która polegała na tym, aby bardzo agresywnie grać i bardzo mocno dominować na mapie. I wykreowała się ona tak naprawdę na IEM-ie, w Kijowie, nie w Katowicach, o czym zaraz wam troszeczkę opowiem. Gracze zaczęli odgrywać pewne role, które najbardziej im pasowały. Ci, którzy lubili grać magami, koncentrowali się na midzie.
Osoby, które lubiły grać postaciami AD, teraz skupiały się tylko na AD Carry. To było istnie fenomenalne rozwiązanie dla Riot Games. Każda rola teoretycznie miała pewien zbiór bohaterów, który się na nią nadawał i każdy mógł się z pewną rolą identyfikować, co w pewnym sensie uprościło grę i dało ogromny potencjał esportowy, jaki znamy dzisiaj. Teoretycznie ostatnim przystankiem kreowania się mety był IM, który odgrywał się w Kijowie i był to rosyjski boom drużyny Moscow 5, która stworzyła metę, która polegała na tym, aby kontrolować całą mapę i to, co się dzieje w grze. Brzmi to dość kuriozalnie, bo dzisiaj tak naprawdę wszystko odgrywa się o to, żeby kontrolować mapę, ale poczekajcie. Moscow 5, zespół, który jeszcze nie zdobył swojej renomy w konkurencyjnym świecie, zmienił diametralnie sposób gry. Tak jak powiedziałem wcześniej, Shyvana była bardzo rzadko pikowaną bohaterką, a jednak była ona głównym wyborem junglera Moscow 5, Diamond Proxa. Wydawało się to dziwne, dość nawet bardzo dziwne, ponieważ wcześniej znana była ona z tego, że oczywiście bardzo szybko czyści dżunglę, co wtedy wpisywało się w aktualną metę, ale była ona tragiczna w gankowaniu, no bo co taka Shyvana miała zrobić, teraz ma chociaż slowa na E. Diamond Prox wykorzystywał również pewien błąd w grze związany ze zdolnością Burnout, gdzie obrażenia były stosowane przez krótki czas po wyczerpaniu się umiejętności. Nie był to jakby diametralnie wielki bug, ale był to jakby, nie wiem, exploit? Nie wpływało to jakoś diametralnie na całą grę, a było raczej symbolicznym przyspieszeniem dżungli, to pomimo tego jego dżunglowanie było o wiele szybsze niż jakiegokolwiek innego dżunglera w grze. Pomijam, że Diamond Prox był genialną Shyvaną również, bo o tym nie można zapominać. W tym czasie nikt jednak nie miał szans z jego prędkością clearowania lasu. Ta super szybka rozgrywka i kontrola dżungli, ponieważ w momencie kiedy czyścił swoje kampy, oczywiście schodził do Cancer Dżungli, zostały ostatecznie podpatrzone przez inne zespoły, ale to właśnie Moscow 5 pokazała kompletną dominację w swoim pierwszym turnieju, wprowadzając nową strategię, testując ją i pomimo faktu, że dla wszystkich była ona bezużyteczna, zagrali ją perfekcyjnie. To spowodowało diametralną zmianę mety w dżungli. Shyvana, Dr. Mundo, Maokai, Skarner byli najlepszymi dżunglerami w tamtym okresie. Pamiętam jak dzisiaj, jak zaczynałem swoje pierwsze przygody z dżunglowaniem, to podpatrywałem runy na Maokaja, na którego składało się nie esencje na życie, pancerz czy AP, ale na movement speed, który jeszcze potęgował szybkość działania w lesie i counter dżunglowanie. Ta teoretycznie niewielka zmiana diametralnie i ogromnie zmieniła styl gry i utrzymała się praktycznie do końca sezonu drugiego. Dalsze zmiany Riot Games wprowadziły niestety pewien zamęt w wykreowanej mecie. Dżungla była teraz niezwykle łatwa do oczyszczenia, a każdy obóz pojawiał się bardzo szybko, dając jednak znikomą ilość złota. Gracze, którzy nie byli dżunglerami, zdawali sobie oczywiście z tego sprawę i zwyczajnie podbierali obozy swoim leśnikom, często oczywiście za zgodą i przyzwoleniem własnego dżunglera. Tutaj można zakrawać już o sezon trzeci, w którym to postaciami takimi jak Ziggs czy Karthus robiło się te kampy praktycznie obowiązkowo. Oznaczało to, że mimowolnie dżunglerzy posiadali mniej gotówki i dlatego musieli wybierać pomiędzy budowaniem obrażeń lub itemów tankowatych. Ponieważ wszyscy zdolni do działania dżunglerzy byli postaciami, którzy walczyli melee, musieli budować się bardziej jako postacie wspierające. Kompozycje wciąż kręciły się wokół AD Carry, a jeśli jungler nie budował itemów obronnych, bardzo ciężko było wygrać teamfight. Oznaczało to spore zmniejszenie champion pula junglerów. Shyvana, Lee Sin, Dr. Mundo, Skarner, Cho'Gath, Maokai, Nocturne i Nautilus. Niby pomniejszenie, ale wtedy mówiłem o głównych postaciach, a teraz mówię o jedynych grywalnych, które były w tamtym czasie. Były one, tak jak mówię właśnie, praktycznie jedynymi żywotnymi dżunglerami, których opłacało się brać. Mieli dość szybki clear i pokaźne możliwości bycia solidnym tankiem. Patrząc na midlane w tamtym okresie, najpopularniejsze postacie były to postacie AP z dobrym sustainem, clearem oraz możliwością pomocy drużynie i były to takie postacie jak na przykład Orianna czy Anivia. Na botlane sustain był w zasadzie martwy dzięki wprowadzonym nerfom. Soraka i Sona były niegdyś najlepszymi podporami, teraz zostały wypchnięte dla większej liczby CC-ków. Leona i Taric były bardzo często pikowane, Lulu, a nawet Sona były wciąż bardzo często wykorzystywane, ponieważ potrafiły one chronić swojego AD Carry, jednak nie aż tak często. Nunu stał się również bardzo popularny od czasów Kijowa po prostu dlatego, że Blood Boil powodował, że AD Carry bił i biegał szybciej. Janna była teraz znacznie rzadsza, ponieważ jej laning stawał się coraz gorszy z powodu niektórych nerfów. Pamiętam jeszcze ten build, kiedy na Vayne nie budowało się zupełnie atak speedu i wystarczył Nunu, który rzucał ci Blood Boila, a ty mogłeś budować sam damage. No było to po prostu chore.
Dwóch AD Carry, którzy byli w tamtym czasie na topie, był to Ezreal i Corki. Dobry escape przed mobilną metą był tutaj jedną z najważniejszych kwestii. Obrażenia może nie były aż tak wielkie jak w przypadku innych AD Carry, ale wszystko zakrawało o to, aby przeżyć. Również w ten szablon wpisywał się Graves i razem byli oni nazywani tzw. świętą trójcą AD Carry. Na topie Sustain był w zasadzie martwy. Znani nowi bohaterowie wypuszczeni na topa to Darius i Jayce. Jayce pasował do mety niezwykle dobrze, ponieważ był bohaterem dystansowym i dość mobilnym na tamte czasy. Był bardzo trudny do pokonania przez te wszystkie aspekty. Z drugiej strony Darius był powolny i nieco łatwiejszy do zabicia, ale aby to zrekompensować otrzymał jeden z najmocniejszych ultimate'ów w grze. Dlaczego Sustain był martwy i nagle postacie wcześniej się na tym opierające, dajmy na to Udyr, zostały wyparte z topa? No cóż, czempioni tacy jak Olaf, Darius i Jayce świetnie się bawili grając z takimi postaciami. Zamiast martwić się o Sustain, aby nawiązać ewentualną walkę, ich przeciwnicy musieli martwić się tym, że zwyczajnie umierają. Była to tak zwana taktyka power creep. Warto wspomnieć, że pod koniec sezonu drugiego zespołowe i wieżowe wypychanie i kontrola mapy stały się nową metą i tak naprawdę wyznacznikiem. Wypychanie, mordowanie, bardzo agresywne granie było wtedy jak najbardziej na topie. Azjatyckie zespoły dzięki perfekcyjnemu opanowaniu tej taktyki zdominowały turniej. Warto jeszcze jednak wspomnieć o pewnej małej zmianie. Nie była to jakoś wielka zmiana, ale swoistego rodzaju kontra na power creepa. Chodziło o to, że wlazło po prostu swapowanie. Zespoły wdrożyły tę strategię, że AD Carry i Support po prostu szły tam, gdzie był przeciwny top laner. Było to zwyczajne zmuszenie przeciwnika do grania 1v2. I o ile taki Jayce jakby radził sobie z przetrzymywaniem linii, przepuszowywaniem jej, to nie był w stanie zabijać przeciwnego top lanera lub zyskiwać nad nim przewagi. Jeszcze wracając na chwilę do mida, już słowem kończąc, częścią agresywnej mety jakby stał się również mid lane, ponieważ z tego co pamiętam Alex Ish, również z Moscow 5, wprowadził metę grania Kha'Zixem na midzie. Tutaj niestety nie pamiętam, czy było to w sezonie jeszcze drugim pod koniec, czy w trzecim, dlatego tylko słowem wspomnienia. I tutaj dotarliśmy na tak naprawdę początek, tudzież przełom sezonu drugiego i trzeciego, w sumie w zasadzie to początek trzeciego, gdzie meta już w jakiś sposób była wykreowana i aż tak wielkich wahań, jak wcześniej wspominałem, nie było. Dalej w mojej opinii nie ma za bardzo co opisywać, bo tak naprawdę wszystkie taktyki aż tak bardzo się zmieniały. Były jakieś, nie wiem, występowania, nie wiem, na przykład Alistar na topie, grany pod Bruzera z Hydrą i chyba w ogóle jakiś cały pod AD, pamiętam, że Rockcat to zaczął. Były jakieś odchyły typu Double Jungla, ale było to tak znikome w porównaniu do tego, co działo się w dwóch pierwszych sezonach, że tak naprawdę wszystko to już znamy i większość i część może tej mety już widzieliśmy. Oczywiście sama meta zmienia się bardzo dynamicznie w każdym patchu, z każdym nerfem, buffem postaci i przedmiotów. Była jeszcze tak naprawdę jedna rzecz i był to, jeżeli się nie mylę, też sezon trzeci, kiedy tak naprawdę dość mocno jeszcze zmieniła się meta na midzie, kiedy to właśnie był wprowadzony Zed i tak jak mówiłem przy okazji wprowadzenia Fizza, że była to taka dość wprowadzenie dość agresywnej postaci, która kontrowała tą sustain metę, to wprowadziło to również nie tylko magów na midlane, ale również postacie, które bazowały na AD. I tak właśnie ukształtowała się nasza drużyna i nasze wybieranie ról. Mida, topa, jungli, supporta i AD Carry. Ciekawe, czy meta jeszcze w jakiś sposób bardzo diametralnie się zmieni. Może będziemy widzieli, nie wiem, supportów na midzie, a AP Carry będą grali z AD Carry na bocie. Nie wiadomo, jak to się zmieni. Wiadomo, że Riot teraz bardzo, bardzo dużo zmian wprowadza i gra zmienia się w sposób bardzo dynamiczny, więc jestem, szczerze powiem wam, ciekawy, co jeszcze gracze kompetytywni, czy challengery, czy tam inne bogi i analitycy wymyślą. A wy jak myślicie? Sekcja komentarzy jest dla was. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.